Szanowny Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Dla każdego, kto zajmuje się gospodarką, który ma kontakt z przedsiębiorcami, który zna zasady ekonomii, wie, że przedsiębiorcy to są ludzie, którzy tworzą budżet, którzy tworzą miejsca pracy. To są ludzie, o których trzeba zabiegać, tworzyć im dobre warunki funkcjonowania i którzy dobrze wiedzą, że każda biurokracja, administracja na ich drodze stanowi potencjalne zagrożenie. Stąd opiniując projekty dwóch ustaw, chciałbym zwrócić uwagę na, jakby tak szukał bardzo uważnie, silne strony tych pomysłów, ale popatrzeć na te bardzo złe, słabe strony, które narzucają się i wynikają, to wybijają się z tych dwóch projektów. Bo nie można odmówić dobrych chęci. Jeśli popatrzymy, że ktoś chce chronić przedsiębiorców, no ale jeśli przypominam sobie taką krótką historię, jeśli ktoś, czyli Janusz Palikot, występuje w tej chwili jako współautor tworzenia biurokracji z wiarą, że ta biurokracja silna, mocno usadowiona w potężne kompetencje, a nie wiadomo jakie narzędzie, rozwiąże problem, który od wielu lat rozwiązany nie został. Problem właśnie swobody działalności gospodarczej. Jeśli mówimy o barierach dla przedsiębiorców, które funkcjonują, to pamiętajmy, że nasi przedsiębiorcy funkcjonują w wolnym rynku od 90 roku. To jest zaledwie 23 lata. Inne gospodarki kształtowały się przez wiele, wiele, wiele lat. I teraz jeśli patrzymy na silne strony, no to dobrze by się stało, gdyby jednym głosowaniem w Sejmie rozwiązane były wszystkie problemy stojące na drodze silnej grupy społecznej. Ale kto zna życie, to wie, że to nie będzie. Że może się stworzyć administracja, zalążek, słyszymy tu około 10 milionów złotych, który za chwilę będzie rozrastał się, bo jeśli mu damy te kompetencje, które słyszymy w projektach ustaw, to będzie bezsilny. Przecież słyszymy, że on może wnioskować do instytucji państwowych. Jak instytucje państwowe to działają, to wiemy. Pan poseł Borkowski powiedział parę rzeczy słusznych. Co zrobiliśmy w koalicji, żeby ułatwić działanie podmiotom gospodarczym? Jedno okienko, oświadczenia zamiast zaświadczeń, teraz podwykonawcy, którzy stali na lodzie, obniżenie kosztów zakładania i tak dalej, i tak dalej. No ale gdybyśmy zapytali tych, panie pośle, przedsiębiorców, czy to jedno okienko działa? No pewnie działa, ale przecież tam są ludzie za tym okienkiem, do których jeszcze nie dotarło to, że ktoś nakazał im tam coś takiego działać. Jeśli powstanie rzecznik praw przedsiębiorców, który nie będzie miał mocy sprawczej, a on nie ma mocy sprawczej, bo ich nie może mieć na bazie takich zapisów. On może kierować do sądu, prokuratury, do kogoś i tak dalej, kto i tak teraz jest wąskim gardłem i nie potrafi przerobić tego, co przedsiębiorca oczekuje natychmiast. Tysiące spraw podatkowych, które i tak będą ponad rzecznikiem, dziesiątki spraw sądowych, dwustronne spory, uwolnienie zawodów, na przykład prawników, stwarza warunki do tego, żeby przedsiębiorcy mieli sprawnych, dobrze wykształconych ludzi, którzy będą im podpowiadać, w jaki sposób spory rozwiązywać. Bo nawet w uzasadnieniu czytam, że jednym z zadań rzecznika będzie ochrona przed sprzecznym z prawem działaniem organów administracji publicznej. Jeśli widzi ktoś działanie sprzeczne z prawem, to powinien zgłosić do prokuratury, do policji, do sądu, bo żyjemy w państwie prawa. W naszym Sejmie przecież powołaliśmy również i komisję.
Komisję do spraw kontroli państwowej. Komisja Gospodarki ma wiele też zajęć stworzeniem warunków dla przedsiębiorczości. Jest też i Komisja Stału do spraw odpowiedzialności konstytucyjnej. Jest Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Pamiętamy jeszcze Janusza Palikota, jak stawał na stercie papierów i mówił, że tyle i tyle zlikwidował barier biurokratycznych. A teraz słyszymy, posłowie z jego ugrupowania dają nam ofertę, prosząc o wsparcie następnej grupy biurokracji, oczekującej oczywiście na wstępie 10 milionów złotych, kilkudziesięciu pracowników, a potem się okaże, że oni nic nie mogą, bo to jest 10 razy za mało, bo to jest za mała instytucja i tak dalej. Ostrość mojego wystąpienia oczywiście musi być stępiona, bo mam szacunek dla koalicjanta i wiem, że jeśli się po prostu przyglądnie pewnym sprawom, jeśli zobaczy, tak jak do tej pory, że no, sprawy publiczne trzeba racjonalnie rozwiązać, to albo przerobi te uchwały, te ustawy tak, że one będą logiczne i będą się broniły przede wszystkim przed przedsiębiorcami, no, albo sami pewnie państwo wycofacie, albo powiecie, że moglibyśmy wspólnie to wycofać, bo wydaje się, że na bazie tego, co mamy, to na razie jest nie do zaakceptowania. Mam nadzieję, że poprzez pracę być może znajdziemy jakieś solidniejsze rozwiązania, ale przestrzegałbym inicjatorów, stosunkowo młodych ludzi, przed tym, zwłaszcza, że pana Łukasza Gibałę bardzo dobrze znam od strony też przedsiębiorczości i sam Łukasz wiesz, co to jest administracja, jak ci pomagała w twojej działalności, a teraz nie wygłaszałeś tu jakichś oświadczeń, ale możesz się spodziewać, co usłyszysz za barierą biurka u człowieka, czy mężczyzny, czy kobiety, która wzbudzi nadzieję, że ma załatwić sprawy, a powie, no wiesz, chcę, ale nie mogę, bo jestem bez narzędzi. Ja nie zgłaszam wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Chciałbym, żeby to było przedmiotem debaty, ale poparcie będziemy uzależniać od, no powiedziałbym, rewolucyjnej zmiany zapisów ustawowych. Bardzo dziękuję.